grob podlisiaków sobie nie zdaje sprawy, że tutaj daleko jeszcze było do wolności. Mianowicie mój rodziny Międzyrze 21 grudnia jest wolny. Biała Podlaska, oddział czwartego piechoty wchodzi do naszego miasta na Sylwestra 31 grudnia. Janów Podlaski jest wolny dopiero 3 stycznia, a Terespol, gdybyśmy przyjęli dzisiejsze granice Polski, 9 lutego. Więc zachód Europy po rozejmie w Kampieni 11 listopada cieszył się w pełnej już wolności, ale do nas na Podlasie przyszła ona o wiele, wiele później. Myślę, że 11 listopada jest najważniejszym dniem dla każdego Polaka. Najważniejszym dniem dlatego, że to jest święto naszego kraju, naszej Polski, święto niepodległości. A w tym roku tym bardziej stulecie tej niepodległości, dlatego bardzo się cieszę, że nasze uroczystości, które już od kilku lat, gdy ja zostałem prezydentem, właśnie 11 listopada są tutaj, na Placu Wolności, bym powiedział w sercu naszego miasta, w samym centrum, cieszą się coraz większym zainteresowaniem, coraz większą świetnością. Mieliśmy bardzo, bardzo wielu bialczan, którzy właśnie tutaj po mszy w kościele przeszli korowodem na Plac Wolności, tutaj, żebyśmy złożyli kwiaty pod pomnikiem niepodległości, pomnikiem, który ustawiliśmy właśnie w tym miejscu. Wyciągnęliśmy go, jak zawsze mówię, z takich chaszczy krzaków, gdzie on był gdzieś schowany, a my nie wstydzimy się polskości, nie wstydzimy się naszej niepodległości, tak żeby też młodzież nasza wiedziała o tym przesłaniu niepodległości. I to, co powiedziałem dzisiaj w przemówieniu, wszyscy starajmy się, aby nasza Polska była zawsze wolna, zawsze niepodległa, zawsze się rozwijała. To jest staranie wszystkich absolutnie, zarówno środowisk politycznych, zarówno nas, mieszkańców Polski, nas, mieszkańców Białej Podlaskiej, bo to jest cel nadrzędny. Można się różnić, można mieć inne poglądy na rozwój naszego kraju, ale my powinniśmy robić wszystko, aby budować to, aby być razem, aby to łączyć, i dlatego też apelowałem z tego miejsca do wszystkich środowisk politycznych, do wszystkich środowisk w Białej Podlaskiej, żebyśmy budowali jedną siłę Białej Podlaskiej, rozwój naszego miasta, tym samym budując Polskę. Jestem niezwykle zaszczycony, że otrzymałem odznaczenie, medal Pro Patria za moją działalność jako prezydent miasta, za przypominanie historii naszego miasta, między innymi za to, że powołałem do życia po raz kolejny, bo to święto funkcjonowało w dwudziestoleciu międzywojennym, święto 34 Pułku Piechoty. Odtworzyliśmy historyczny sztandar 34 Pułku Piechoty. Jest to święto, które jest świętem wszystkich służb mundurowych 8 maja co roku. Myślę, że będzie ono w dalszym ciągu rozwijane, kultywowane. To jest święto, gdy my szczycimy się wojskiem w Białej Podlaskiej, gdzie szczycimy się służbami mundurowymi, gdzie pokazujemy, że bialczanie są związani z tradycją właśnie wojskowości 34 Pułku Piechoty w Białej Podlaskiej. Niezwykle mi miło, że takie odznaczenie otrzymałem. Jest to wyjątkowe wyróżnienie dla mnie i też, bym powiedział, takie podsumowanie tej kadencji, gdy byłem prezydentem i mogłem zmieniać nasze miasto. Najważniejszy dzień w życiu każdego Polaka corocznie, a dziś w dniu szczególnej, setnej rocznicy, wybitnie bliski sercom. Użyję wielkich słów, ale Polska na to zasługuje. Nasza ojczyzna to matka, w tym ogólnym wymiarze Biała Podlaska to nasza matka. Łączy nas nasza wspólna przynależność, nasza wspólna tożsamość. Na bazie tradycji i dokonań poprzednich pokoleń budujemy dzisiejszą i przyszłą Polskę. Michał Litwiniuk wraz z małżonką oraz przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, SLD,
PSL, Stowarzyszenie Służb Mundurowych oraz Biała Samorządowa. Niech dzisiejsze święto i piękna pogoda, która raczyła nas wialczan, będzie symbolem może nie dla mnie samego, tylko dla nas, dla wspólnoty, którą tworzymy. Przypomnę, że łączy nas Biała Podlaska, tak jak łączy nas dzisiejsze pięknie zorganizowane święto. Dziękuję bardzo wszystkim instytucjom, dziękuję pięknie wialczanom, którzy tłumnie, jak zawsze bywa, że w niektórych latach w bardzo brzydkiej pogodzie spotykają się, żebyśmy razem mogli uczcić i pokazać, że stanowimy wspólnotę.